Chciałem tak od razu na, na wstępie, tak żeby rozwiać pewne możliwe nieporozumienia, powiedzieć, o czym ja nie będę mówił, więc nie będę mówił o liturgii uro, uroczystości Jezusa Chrystusa Króla wszechświata, to już było przedmiotem osobnego przedłożenia. Nie będę też mówił, takie też było założenie, kiedy przekazywano mi prośbę o, ten, o to przedłożenie, więc nie chodzi też o jakieś specjalne nabożeństwa, które można celebrować w parafiach ku czci Chrystusa Króla. Bardziej chodziło o pewne wydobycie, wskazanie, właśnie jak królowanie Chrystusa się... Objawia, jak się przejawia, jak się realizuje w liturgii kościoła, z którą ogromna większość praktykujących katolików ma do czynienia we własnych kościołach parafialnych. Może taka pierwsza kwestia podstawowa, takie podstawowe pytanie: właściwie, co to jest liturgia? I dlaczego my ją celebrujemy? Najkrócej mówiąc, celebrujemy liturgię po to, żebyśmy mieli relację z Chrystusowym dziełem zbawienia. Celebrujemy liturgię po to, żebyśmy mogli być zbawieni, żebyśmy mogli dostąpić zbawienia. Ktoś, ktoś może. Y, powiedzieć, że no tak, ale liturgia jest też kultem oddawanym Bogu, czcią oddawaną Bogu. Owszem, tak, ale jest takie kapitalne zdanie jednego z ojców Kościoła, świętego Ireneusza z Lyonu, że chwałą Boga jest człowiek, który żyje. Chwałą Boga jest człowiek żyjący. Chodzi o dar życia Bożego. Czyli tak, liturgia jest kultem oddawanym Bogu przez tych, którzy. Przyjmują Jezusa Chrystusa jako Pana i zbawiciela. Dar zbawienia jest nam ofiarowany przez to paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak mówi Pismo Święte Nowego Testamentu, na, na wielu miejscach, Chrystus nabył nas Bogu swoją krwią. Czyli nabył nas, można powiedzieć, na własność. Czyli. Go poddał panowaniu i swojemu, i panowaniu Ojca, właśnie przez swoją krew, którą dla nas, dla nas wylał. Nabył nas na własność, bo tym jest, tym jest zbawienie. Tak, należeć do Chrystusa i przez Niego należeć do, do Boga Ojca. Tym jest zbawienie. Mówi Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej, 17 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Chrystus modli się do Ojca, aby, aby syn mocą władzy udzielonej mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne tym, których mu dałeś. Z tego Chrystus dokonał przez swoje paschalne misterium męki śmierci i zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Ale to nie dokonuje się samo automatycznie ponad naszymi głowami. Nie można powiedzieć, a skoro Chrystus dokonał za nas dzieła odkupienia, to już niejako wszystko, wszystko jest załatwione. To po prostu jakby dzisiaj spokojnie idziemy już ku naszemu, naszemu zbawieniu. Nie jest tak, tak prosto. Dlatego, że tu nic się nie dzieje samo i automatycznie. Nie jest tak, że Chrystus odkupił nas dawno i wszystko już jest, wszystko już jest załatwione, rozstrzygnięte. Chrystus, że znaczy Bóg traktuje nas poważnie. Dar zbawienia jest darem ofiarowanym i w sposób wolny musi być przyjęty. Dlatego ten dramat naszego zbawienia. On się, on się rozgrywa teraz. I tutaj y, potrzebujemy liturgii, której centrum stanowią sakramenty. Jest takie kapitalne zdanie y, Świętego Leona Wielkiego, skazania na wniebowstąpienie pańskie, gdzie on mówi: Wszystko, co w naszym zbawicielu było widzialne. Teraz jest dostępne w sakramentach. Czyli liturgia Kościoła kontynuuje, przedłuża to przyjście Chrystusa na Ziemię. To nauczanie Chrystusa i jego paschalne dzieło jest wciąż aktualne. Jest po to, żebyśmy my je, je przyjęli i przyjmując właśnie. Dawali się cały czas właśnie Chrystusowi nabyć na własność Jemu i przez Niego, przez Niego Ojcu. Jeszcze zobaczmy, jak, jak bardzo ważny jest ten paschalny i sakramentalny kontekst odniesień do Królowania Chrystusa w Nowym Testamencie. W szóstym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, gdzie jest opisany cud rozmnożenia chleba, tłum, który jest nasycony, rozpoznaje przez ten znak Jezusa jako Mesjasza i chce obwołać Jezusa królem. Ba bardzo ważny szczegół mówi Ewangelista, było to przed świętem Paschy. Święty Jan nie, nie rzuca nigdy słów na wiatr. Czyli to jest od razu. Aluzja do tej paschy, która będzie czy to za rok, czy za, za lat dwa, gdzie Chrystus odda siebie samego w ofierze i też zostawi siebie samego jako, jako pokarm w Eucharystii, ustanawiając Eucharystię. Ten cud rozmnożenia chleba jest zapowiedzią Eucharystii. Ta reakcja tłumu, który chce Jezusa obwołać królem, jest do pewnego stopnia prawidłowa, bo trafnie rozpoznaje Mesjasza, który miał przyjść na świat przez ten znak. Ale Jezus się usuwa, dlatego że ten tłum rozumie królowanie Jezusa tylko na sposób materialny, doczesny i nacjonalistyczny i polityczny. Od tego Jezus się dystansuje i dlatego odchodzi. Natomiast Jezus otwartym tekstem i sam siebie nazywa królem i pozwala się tak nazwać w zupełnie innym momencie. Wtedy, kiedy przychodzi czas męki. Kiedy stoi przed sądem Sanhedrynu i wypowiada takie słowa, że syn człowieczy przyjdzie, zobaczycie syna człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich. Jezus cytuje księgę Daniela, proroctwo Daniela, o synu człowieczym, który otrzymuje władzę królewską i jego panowanie jest wiecznym panowaniem. To wywołuje wściekłość Sanhedrynu i skazanie Jezusa na śmierć za, za bluźnierstwo. I drugi moment, przed sądem Piłata, Jezus na pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim, odpowiada: tak, ja jestem królem. Czym w Ewangelii Jana jest dodane, królestwo moje nie jest z tego świata. Ale tu Jezus otwartym tekstem. I pozwala się nazwać królem i sam to potwierdza. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie tu, kiedy przychodzi czas jego, jego męki, to tu się realizuje ta jezusowa władza dania nam życia wiecznego. Nie władza doczesna, chwilowa, polityczna, przemijająca, ale rzeczywiście. Władza nie mająca ograniczenia, nie mająca kresu, wychodząca, wychodząca w wieczność. I takim konkretnym aktem wykonania przez Jezusa tej królewskiej władzy jest choćby opisana przez Świętego Łukasza, ewangelistę scena z nawróconym łotrem na krzyżu. Nawrócony łotr wyznaje wiarę w Jezusa jako króla. Mówi, Panie, wspomnij nam, mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus wykonuje swoją władzę udzielania zbawienia. To składa nawracającemu się łotrowi uroczystą bitnicę. Jeszcze dziś będziesz ze mną, ze, ze mną w raju. I potem ten zbawczy sens krzyża jest objawiony przez zmartwychwstanie, wywyższenie Jezusa na, na, na prawicę Ojca. I to, to właśnie jest centrum liturgii. Tej liturgii, którą my sprawujemy, no, nie tylko, ale przede wszystkim w, w kościołach parafialnych. Jako w sercu mszy świętej mówimy te aklamacje. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Gdzie tu nie pada słowo król, nie pada tu Czasownik królować, rzeczownik królestwo, ale o to chodzi. I Eucharystia nie jest tylko właśnie głoszeniem w sensie zewnętrznym, nie jest tylko wspominaniem czegoś, co stało się kiedyś. Nie. Jest to paschalne dzieło Chrystusa domagające się wolnego przyjęcia przez nas, ono jest obecne właśnie tu i teraz, ilekroć celebrujemy Eucharystię. Tu się rozgrywa ten dramat naszego właśnie wejścia lub nie wejścia w relację z Chrystusem, Chrystusem Królem, właśnie ogłoszonym Królem dla naszego, dla naszego zbawienia. Eucharystia właśnie jest tym centralnym elementem liturgii, liturgii parafialnej. To, że Eucharystia jest tym celebrowaniem naszego zbawienia w Chrystusie, to oznacza, że sprawą najwyższej wagi jest nasza obecność bądź nieobecność na Eucharystii. Zawiniona nieobecność. Jest no, formą powiedzenia, królowanie Chrystusa mnie nie interesuje. To ja sam decyduję, czy i na jakich warunkach chcę go spotkać. Jakby ktoś, kto mówi, nic się nie stanie, jak w tę niedzielę nie pójdę na Eucharystię. Przecież pójdę na Eucharystię za tydzień to też będzie Eucharystia. Ustawia się w pozycji kogoś, kto sam Bogu stawia warunki. Jakby dyktuje Bogu, na jakich warunkach jest gotów, gotów się z nim, z nim spotkać. Sam ten akt, udanie się na Eucharystię jest takim wyznaniem. Ja potrzebuje zbawienia, potrzebuje królowania Chrystusa. Potrzebuję tego królowania Chrystusa nade mną po to, żeby móc, móc być, być zbawiony, bo Chrystus Król udziela zbawienia. To jest ten Jego akt władzy, jak wobec skruszonego łotra. Sprawą kapitalnej wagi jest uczestnictwo pełne, czyli również z przyjęciem komunii eucharystycznej. Oczywiście, zawsze w stanie łaski uświęcających. To jasne. Przyjęcie komunii świętej to właśnie też akt przyjęcia Chrystusa Króla, Pana mojego życia, Tego, który ma moc zbawić moje życie. I w sytuacji grzechu, który wyklucza od komunii eucharystycznej, Należy jak najszybciej korzystać z sakramentu pojednania. I znowu, ktoś, kto odkłada spowiedź, na przykład ma zwyczaj spowiadać się tylko dwa razy do roku przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, się upadnie w grzech i mówi: No, poczekam do następnych świąt. To znowu jest pewna forma afirmowania swojego ja swojego ja w opozycji do Chrystusa. Nie potrzebuję Chrystusa Eucharystycznego. Mogę jeszcze jakiś czas pobyć w stanie grzechu i nic mi się nie stanie. Odłożenie spowiedzi i przez to absencja u komunii Eucharystycznej to niepowetowana strata. I to też jest pewna forma detronizowania Chrystusa we własnym życiu. Też wiedząc, że ta celebracja Eucharystii jest właśnie sprawą kapitalnej wagi dla naszej relacji z Chrystusem Królem, to trzeba ją sprawować zgodnie z myślą i z normami Kościoła. Że w poczuciu, że celebrujemy misterium, które nas przerasta, więc nie możemy traktować go dowolnie. Tu wszystko jest ważne i wszystko ma znaczenie dla tej naszej zbawczej relacji z Chrystusem Królem. Dbałość o, o to, jak się wykonuje wszystkie funkcje i posługi liturgiczne. Cała harmonia znaków celebracji. W tym też dbałość o liturgiczną przestrzeń i o jej estetykę o sprzęty liturgiczne, o śpiew liturgiczny o sposób wykonania posługi lektora, kantora sposób, w jaki kapłan przewodniczy, w jaki głosi słowo to wszystko może pomóc albo przeszkodzić wiernym obecnym w Kościele w liturgicznym spotkaniu z Chrystusem. W spotkaniu prowadzącym do oddania Mu swojego życia jak, jako Panu i Królowi. Czyli Eucharystia i zawsze tym, owszem, yy, przez znaki, ale tym realnym, rzeczywistym przejściem Chrystusa. Więc tu wszystko jest ważne, wszystko... Je... Wszystko jest istotne. Eucharystia jest centrum liturgii parafialnej. Ale do liturgii parafialnej należy też celebracja innych, innych sakramentów. Więc już też króciutko tu więcej będzie. Potem w tekście w formie pisemnej, ale tylko skrótowo. Bardzo ważna jest właśnie celebracja sakramentu chrztu i sposób przygotowania tej celebracji. Też zazębia się z tematem, z tematem katechezy. Trzeba sobie bardzo jasno zdawać, zdawać sprawę, że Chrzest Małych dzieci, który jest praktyką oczywiście głęboko y, tradycyjną, praktyką, razie, którą Kościół stosuje niemal od początku swego, swego istnienia i jest to praktyka chwalebna, ale trzeba zawsze pamiętać, że chrzest maleńkich dzieci nigdy nie jest bezwarunkowy. Jest konieczny pewien warunek. Muszą być osoby, które wobec Kościoła wezmą odpowiedzialność za to, że to dziecko zostanie wychowane w wierze. W liturgii chrzcielnej jest bardzo ważny moment wyrzeczenia się zła i wyznania wiary. To oznacza taką radykalną decyzję opowiedzenie się za Chrystusem. Tego dokonują rodzice ich chrzestni nie w imieniu dziecka, a we własnym imieniu, ale ten ich akt jest formą deklaracji: chcemy zrobić wszystko, aby nasze dziecko, które jest chrzczone, do, doprowadzić do tego, żeby mogło w swoim życiu wyrzekać się zła i wyznawać wiarę. Jest taki artykuł księdza jeszcze młodego, księdza Józefa Ratzingera z 1958 roku, przytoczony w książce Ostatnie rozmowy z Benedyktem XVI, rozmowy Pitera Zywalda, gdzie młody wówczas Józef Ratzinger diagnozujący sytuację kościoła w swojej ojczyźnie, tak jak ją widział w tej chwili, mówił, że o ile u początków kościoła byli poganie. Przyjmujący Chrystusa i stający się chrześcijanami, o tyle dzisiaj coraz bardziej mamy kościół pogan, którzy jeszcze nazywają się chrześcijanami. Czyli ludzi, którzy są w kościele, ale nie dokonali nigdy takiej świadomej decyzji, wyboru za Jezusem Chrystusem. Możemy powiedzieć takiego aktu poddania się Chrystusowi jako jako Panu, czy jako królowi? A właśnie ten liturgiczny akt wyrzeczenia się zła i wyznania wiary, on to właśnie, właśnie oznacza. Dobrze. Sakrament małżeństwa, też celebrowany w parafiach. Praktycznie rzecz biorąc, cała liturgia, obrzędu małżeństwa wskazuje na Chrystusa jako fundament zawieranego związku małżeńskiego. Małżeństwo to świę, można powiedzieć Święty trójkąt, gdzie tym trzecim, a naprawdę pierwszym jest Chrystus. Sakrament uzdalnia małżonków do, do życia miłością Chrystusa do uobecniania w swoim życiu, małżeńskim, rodzinnym miłości Chrystusa, też traktując Chrystusa, też Jego, jego prawo, Jego przykazania też jako, pier, jako pierwszego. To też się zazębia, liturgia z katechezą, by katecheza do sakramentu małżeństwa, ona, ona powinna, musi to uwzględniać. I... Też krótko, sakrament chorych i duszpasterstwo chorych i osób w zagrożeniu życia. Już bardzo ważny element duszpasterstwa parafialnego i liturgii parafialnej. Bo ciężka choroba i schyłek życia to w życiu człowieka moment rozstrzygającej walki o okrólowanie Chrystusa. Czy ja wytrwam w łączności z Chrystusem Królem? To jest czas też wielkiego kuszenia ze strony przeciwnika, ze strony diabła, przeciwko, przeciwko wierze i nadziei. I to jest ogromnie ważne, właśnie, wsparcie sakramentami. Tego rzeczą najwyższej wagi jest uwzględnianie w, w przepowiadaniu, także liturgicznym, do yy, przypominanie o sakramencie chorych, również o komunii chorych. Przecież dzisiaj, w kontekście problemu pandemii, jest Ogromne ryzyko, ogromna pokusa redukowania troski o chorych tylko do spraw opieki medycznej pielęgniarskiej. O ten wymiar duchowy. Tak, tu się, tu się zbliża człowiek do ostatniej walki. Właśnie o to, czy wytrwam w łączności z Chrystusem królem, czy, czy nie wytrwam. Człowiek czy go chory czy samotny jest kuszo, kuszony do tego, żeby myśleć o sobie, zamknąć się, yy, zamknąć się w sobie, utrac utracić nadzieję. Tego też, ten element liturgii parafialnej, w którym też chodzi o królowanie Chrystusa. Właśnie troska o chorych, sakrament chorych, yy, komunia chorych. Liturgia parafialna to jeszcze celebracja roku, roku liturgicznego. Właściwie każdy okres liturgiczny, każde święto roku liturgicznego mówi o panowaniu Chrystusa. Zbliżamy się do Adwentu, czyli to podwójne oczekiwanie, przygotowanie na powtórne przyjście Chrystusa na, koń, na końcu czasów. Chwalebny powrót Chrystusa, gdzie On, gdzie, jak mówi święty Paweł, na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano. Tylko właśnie jedni uczynią to z radością w akcie adoracji, inni z rozpaczą, widząc jasno, kogo w swoim życiu odrzucili. Właśnie Adwent. Cały okres Bożego Narodzenia. Wspominamy narodzenie Jezusa, przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele. Ze względu na nasze narodziny do życia wiecznego. Chodzi o nasze narodziny do życia wiecznego, nie martwe wspominanie czegoś, co stało się kiedyś. Okres liturgiczny Wielkiego Postu to czas nawrócenia, odnowienia w sobie łaski chrzcielnej, czyli właśnie odnowienie tego aktu, mojej decyzji obejmującej całe życie za Chrystusem sprawa oświecenia całego mojego życia jak ono wygląda które sfery mojego życia ciągle wymagają podda poddania Chrystusowi bo może jeszcze dotąd nie zostały poddane i centrum pascha triduum paschalne potem cały okres wielkanocny też pokazujący Chrystusa w chwale Chrystusa uwielbionego, właśnie Chrystusa, Chrystusa Króla, który przychodzi dziś po to, żebym ja, ja przyjął Jego panowanie, Jego, jego królowanie. I już kończąc, trzeba pamiętać o takim przytaczanym nieraz zdaniu z Konstytucji Liturgicznej Soboru Watykańskiego II, liturgia jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i źródłem, z którego wypływa Jego apostolska moc. I przedkładając to na liturgię parafialną, potrzeba takich też form duszpasterstwa, które prowadzi do liturgii, czyli które nawet niekoniecznie zakłada wiarę już dojrzałą, ale potrafi budzić wiarę właśnie po to, żeby Człowieka uzdalniać do coraz owocniejszego uczestnictwa w Eucharystii, żeby rozumiał, w czym, w czym uczestniczy. A z drugiej strony, nasz udział w liturgii musi być udziałem owocnym. On jest owocny wtedy, kiedy prowadzi nas do apostołowania i do czynnej miłości. Wiemy z Ewangelii Mateusza: Chrystus powróci jako król i dokona nad nami sądu w oparciu o nasze konkretne czyny miłości. I tu się ujawni, na ile owocnie w ciągu naszego życia celebrowaliśmy liturgię, na ile owocnie w niej uczestniczyliśmy, na ile faktycznie przyjmowaliśmy w liturgii Chrystusa Króla. Dziękuję. Mhm.